kochani, ten odcinek chciałabym poświęcić na poszukiwanie mopa idealnego. Oczywiście ideał wysprzątałby mieszkanie za mnie, ale zadowoli mnie rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w moim ni to dużym, ni to małym mieszkaniu. Na pierwszy ogień biorę to cudo, Picobello marki Lifehide. Niewielki mop, który nie potrzebuje wiadra. Brzmi genialnie! Do mopa mocujemy na rzep nakładkę, którą spokojnie można prać w pralce po wykonanej pracy. Mop ma wmontowany wyciskacz, który uruchamiamy jednym ruchem ręki. Od użytej siły zależy stopień wilgotności nakładki. Możemy ją wycisnąć prawie do sucha lub pozostawić więcej wody w celu usunięcia bardziej wymagających zabrudzeń. Bardzo fajny sprzęt. Idealny do kawalerki lub jako drugi mop do doraźnych przetarć w łazience bądź kuchni. Idealnie sprawdzi się też jako pomoc dla kogoś, kto musi sprzątać po swoich zwierzakach lub zwyczajnie nie chciałby wybić sobie zębów na rozlanej wodzie. Dobra, czas na numer 2. Clean Twist Mobile w wersji mop. Taki sam ma moja koleżanka z pracy i powiedziała, że warto. Ale to samo mówiła o wizycie u wróżki, więc tym razem, nim zaufam, sprawdzę na własnej skórze. Okej, to składamy. Na wiadrze umieszczony jest wirownik i kołnierz osłaniający, czyli mechanizm służący odsączaniu i oczyszczaniu mopa. Jest także drążek z ukrytym talentem oraz nakładka. Jest to mop w wersji z dreadami, ale fikuśnie wyfryzowany. Jedne dready są dłuższe, drugie krótsze, a to po to, by lepiej zbierać brud i by można było go bez trudu wypłukać. Przekonajmy się, jak działa to cudo. Moczymy, przekładamy do wirownika, zwalniamy blokadę w drążku, to ten ukryty talent. I wii, kręci się jak szalony. W zależności od tego, jak sucha ma być nakładka, tak długo odwirowujemy wodę. Clean Twist gotowy do sprzątania. Mop jest super. Mogę nim wjechać nawet pod szafkę czy kanapę. Jest też spora szansa, granicząca z pewnością, że dzięki kółkom nie zdewastuje podłogi, ciągnąc za sobą wiadro. No dobrze, to teraz czas na numer 3. Króla mopów, czyli Profi System. Nie jestem zbyt techniczna, ale chyba podołam montażowi. Wiadro, wyciskacz, drążek, no i nakładka. Jedna z wielu dostępnych w zależności od tego, jaki rodzaj powierzchni chcemy czyścić. Parkiet, panele, a może zapyziałe płytki na tarasie? Na szczególną uwagę zasługuje wiadro z zębatą paszczą. To tam wycisnę zaraz mopa. Ale chwila, najpierw go zmoczę. Nogą składam głowicę i nakładka zsuwa się z jednej strony. Moczę nakładkę w wodzie z płynem. Teraz wkładam ją do paszczy. Arrr. Zęby zaciskam poprzez naciśnięcie nogą. I elegancko. Odsączam mop bez chlapania, bez brudzenia rąk. Super! Bardzo duża nakładka, co pozwala sprzątać bardzo efektywnie. Idealnie przy dużych powierzchniach. No i błysk! I co, już wiecie, który mop będzie idealny dla Was? Ja postanowiłam, że Profi, czyli ten największy, dam rodzicom. 150 metrów kwadratowych podłogi to wyzwanie w sam raz dla króla mopów. Sobie zostawię Clean Twista, który urzekł mnie tym, że ani na chwilę nie musiałam się schylić ani zmoczyć rąk. Picobello też sobie zostawię. Idealnie, jeśli będę go miała pod ręką w kuchni, gdzie ciągle coś ląduje na podłodze. No to buziaczki, hej hej!